Kornel Osyra wraz z nami w Resovia TV. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie. Kornel, przyznam, że daleki jestem od wierzenia w gusła, zabobony czy inne przesądy, ale byłeś z nami przed spotkaniem z GKS-em Tychy, przed Wisłą Płock, doskonale pamiętamy. Mecze wygrane, tak więc myślę, możemy kontynuować. No jasne, myślę, że pasce trzeba podtrzymać. No. Ja to zawsze się śmieję, że jesteśmy krajem katolickim, a wierzymy w zabobony, więc trochę nam nie po drodze to, no ale trzeba, jak coś pomaga, to no, trzeba iść tym tropem i mam nadzieję, że ten wywiad dzisiaj potwierdzi nasze zabobony i teorie i znowu będziemy się cieszyć z 3 punktów. Ja tylko się obawiam jednej rzeczy, że w szatni mogą chłopaki to podłapać. Nowa ksywa, talizman, albo też dodatkowo zrobią z ciebie etatowego eksperta w Resovia TV. No, wszyscy będą szczęśliwi pewnie, jak będzie jedno słowo chodzić na wszystkie akcje i wywiady, więc nie, no chyba nie. No. Myślę, że też się będą cieszyć, bo 3 punkty będą nam potrzebne i sami dobrze wiemy, że są nam potrzebne, także nikt się tu nie będzie chyba naśmiewał. Misja Brookbet Termalika Nieciecza czeka nas w najbliższą sobotę. Sporo dzieje się w tym klubie. Zmiana trenera, wyhamowanie, jeśli chodzi o wyniki. No właśnie, co to wszystko dla nas oznacza? Dużo znaków zapytania, to na pewno. Aczkolwiek, no mówię, kwestia teraz, czy jakby Termalika zdąży z trenerem, ale to zawodników znamy, mniej więcej wiemy, jak wyglądali, jak grają, więc dużego zaskoczenia nie powinno być. Aczkolwiek mówię, zawsze ta zmiana trenera to jest trochę takich dużo niewiadomych, więc my się musimy patrzeć na siebie, przygotować przede wszystkim nasz zespół do dobrej roboty i dobrej gry. I tak naprawdę jak my będziemy w dobrej formie, w dobrej dyspozycji, to się nie martwię. Spoglądamy troszeczkę historycznie. Teren w Niecieczy dotąd nie zdobyty przez Resovię, ale chyba nic nie trwa wiecznie. No dokładnie, także jeden zabobon musimy podtrzymać, drugi musimy przełamać. Wiem, bo chłopaki gdzieś tam też wspominają, że ta Nieciecza nie bardzo Resovii i leży. Zobaczymy. No, ja mam tam ze stadionu bardzo fajne wspomnienia, bo też tam rok byłem zawodnikiem, więc mam nadzieję, że nie popsuję tego w sobotę. Wróćmy do sytuacji z niedzieli. Bramka na 0-1. Byłeś w centrum tych wydarzeń, tego nieszczęścia, które przytrafiło się naszemu zespołowi. Jak teraz oceniasz to z perspektywy, no bądź co bądź, czasu, który minął? Nie wiem, oglądałem to 10 razy. Ciężko, prawda, żeby to jakoś sensownie Ciężko sensownie ocenić połowę straconych naszych bramek, bo naprawdę czasami sami nie wiemy, jak to jest możliwe, ale najbardziej jest jakby denerwujące to, że graliśmy w fajne spotkanie, przeczytaliśmy fajnie GKS Katowice, w pierwszej połówce nie mieli żadnej sytuacji, nie oddali prawie chyba celnego strzału. Więc naprawdę wszystko było tak jak być powinno. Ok, może gdzieś w tym ataku utrzymywaliśmy się przy piłce, ale nie kreowaliśmy za dużo tych sytuacji. Może po tych stałych fragmentach gry porożnych mieliśmy gdzieś tam parę fajnych strzałów. Ale jakby wszystko było w naszych nogach i to wszystko fajnie się kręciło. I mówię, no szkoda takiej bramki, bo nie możemy tracić bramek z niczego, a za łatwo my się musimy za mocno napracować na to, żeby strzelić bramkę, żebyśmy w tak łatwy sposób oddawali te bramki. No, ale jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy drużyną i mam nadzieję, że to zmienimy na pewno, żeby tych bramek nie dopuszczać do straty takich prostych, bo to mówię, druga to jest konsekwencja już jakby tego, co się wydarzyło po pierwszej bramce. Ale no, takich jak pierwsza bramka to nie wypada. Podczas konferencji prasowej, pomeczowej zwracano uwagę na to, że gdzieś ten aspekt mentalny troszeczkę nam kompletnie siadł przy 0-2. Czy to faktycznie była jakaś kompilacja tego, że no, gdzieś tam w pamięci Gdańsk, teraz znowu niepowodzenie w Rzeszowie, czy też za daleko idziemy w tych domysłach? Nie, ja bym w ogóle tego nie podchodził. Przez cały mecz mieliśmy problem z kreowaniem sytuacji. Utrzymywaliśmy się przy piłce w pierwszej połówce i po pierwszej bramce, ale gdzieś nie dochodziliśmy do tych sytuacji. Ja bym w ogóle nie zwalał na to. Po prostu graliśmy za wolno.
byliśmy za bardzo czytelni, nie mieliśmy gdzieś za bardzo pomysłu, staraliśmy się wrzucać piłki, gdzie, no, gdzie one mało miały tam prawa bytu, żeby gdzieś dochodziły górne piłki. W pierwszej połówce na przykład więcej graliśmy gdzieś po ziemi i ta piłka gdzieś znajdowała się w polu karnym GKS-u, więc nie zwalałbym na żadną sferę mentalną. My jakby przegraliśmy 2-0, ale odczucia z meczu z Gdańska, odczucia z meczu z GKS-em Katowice są zdecydowanie zgoła odmienne, więc nie podchodziłbym do tego tak. No, my musimy jakby robić swoją robotę i uważam, że jak zagramy tak samo jak z GKS-em Katowice i poprawimy te jakby takie błędy wynikające, nie wiem, czy z koncentracji, czy z jakiejś takiej czasami bojaźliwości, bo wiadomo, że jaka jest nasza sytuacja, to nie jest, wcale nie gra się łatwo, gdy widmo spadku jest jakby cały czas w zasięgu, więc to można trochę rzucać na karb tego, ale my musimy robić swoje. Ja uważam, że jak będziemy grać tak, jak graliśmy z GKS-em Katowice, to na pewno nie pojedziemy tam jakby na stracenie. A w Niecieczy bardzo fajny plac do gry, typowa piłkarska żyletka, pod to, żeby zagrać sobie technicznie. No jasne, no chcemy tak grać, chcemy atakować, chcemy strzelać bramki i tak naprawdę najważniejsze dla nas, żeby strzelić tą jedną bramkę więcej od przeciwnika. Kornel Osyra, dzięki serdeczne, rozganiamy te chmury, które gdzieś tam się gromadzą delikatnie nad Resowią, no i w sobotę po zwycięstwo. Tak jest, dokładnie.